Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku zachęcam serdecznie, żeby zostać na dłużej. Warto zasubskrybować, obserwować podróż. Ze mną dzisiaj jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co zrobił Bashar al-Assad? Władze Arabii Saudyjskiej tak przyjęły w ramiona z powrotem. Czym kupił? No tak, Bashar al-Assad to jest splot okoliczności, oczywiście tragicznych okoliczności, które miały miejsce w Syrii w ostatnich miesiącach przede wszystkim. Cały dialog syryjsko-arabski z sąsiadami arabskimi rozpoczął się zintensyfikowanie po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce pół roku temu. Oczywiście pewne jaskółki zwiastujące wiosnę zaczęły się już troszeczkę wcześniej, ale dynamika spraw mocno zintensyfikowała się po tym trzęsieniu ziemi, a później po resecie saudyjsko-irańskim, wiadomo, że temat Syrii i Libanu, ale głównie Syrii, jeśli chodzi o ten wątek, musi być poruszany i musi być też wyjaśniany, to znaczy Bashar al-Assad dlatego został wyłączony z Ligi Arabskiej, ponieważ no, pomijając oczywiście zbrodnie na narodzie syryjskim, to jeszcze te zbrodnie poczyniał przy pomocy Irańczyków i proirańskich milicji szyickich. Sprawa wygląda w ten sposób, że na wczorajszym szczycie w Jeddah Bashar al-Assad miał okazję być, powiedzmy to, zaprezentowany jako że proces dialogu się rozpoczął, proces jakiegoś pojednania się rozpoczął. Natomiast fakty są bardzo, ale to bardzo niekorzystny na pewno dla strony arabskiej, ponieważ póki co cały ten proces przywracania reżimu Bashar al-Assada do rodziny świata arabskiego, Assad tak właściwie nie musi nic płacić. To znaczy w kulturze politycznej świata arabskiego jednak nie ma nic za darmo. Okazuje się, że jednak jest, jeżeli się jest z Basharem al-Assadem, ponieważ te wszystkie warunki, o których wiadomo, że Bashar al-Assad będzie musiał spełnić, czyli że musi wyprosić irańskie milicje i nawet Irańczyków ze swojego terytorium, albo raczej, że musi dojść do jakiegoś podziału wpływu pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem na terenie Syrii. Kolejnym takim ważnym wątkiem jest to, że uchodźcy syryjscy będą musieli mieć możliwość powrotu do domu. To znaczy jest wielkim, potężnym problemem, szczególnie w chwili obecnej w Libanie, który stoi na krawędzi kolejnej katastrofy w związku z napięciami pomiędzy uchodźcami syryjskimi a Libańczykami. Przypomnę, że na jednego uchodźcę syryjskiego w tym kraju przypada 4 Libańczyków i często w wyniku pomocy międzynarodowej ci uchodźcy dysponują znacznie większym kapitałem niż pracujący Libańczycy. To jest coś bardzo poważnego, to znaczy przeciętna pensja w Libanie w chwili obecnej to jest około $50, a zasiłek z ONZ-u dla rodziny syryjskiej to jest $200. Tak więc tutaj oczywiście problemy są jeszcze też w Jordanii, w Turcji. No, generalnie kwestia tych uchodźców jest bardzo ważna i cały świat arabski domaga się jej uregulowania, jednak Bashar al-Assad nie czyni żadnych tutaj kroków, żeby tą sprawę jakoś uregulować. To znaczy część uchodźców na pewno nie będzie chciała wracać, ponieważ między innymi poprzez pomoc humanitarną ich poziom życia jest znacznie lepszy na emigracji, czy też w obozach dla uchodźców niż w Syrii. To jest pewnego rodzaju paradoks, ale tak jest, jeśli chodzi szczególnie o realia Syrii przedwojennej, wojennej i teraz powojennej. Kolejnym takim elementem, z którego Bashar al-Assad musi się rozliczyć kiedyś tam, to jest problem, znaczy świat arabski, szczególnie Zatoka Perska, oskarża reżim Assada o produkcję narkotyków i udział w przemycie tych narkotyków do bogatych krajów naftowych. Bashir Assad ponoć dostał propozycję takiego prezentu w wysokości 4 miliardów dolarów, żeby ten proceder zakończył, ukrócił i tak właśnie na kontrolowanych przez siebie terenach ten proceder, żeby został po prostu zaprzestany. No i oczywiście tutaj też coraz ciszej się mówi o tym, że jest jakaś presja, albo raczej nadzieja świata arabskiego, żeby Bashir Assad przynajmniej w sposób iluzoryczny i symboliczny podzielił się władzą, to znaczy, żeby chociaż przynajmniej w parlamencie, który nie ma nic wielkich uprawnień, jeśli chodzi o system syryjski, ale jednak, żeby tam była jakaś część posłów, którzy oficjalnie byliby opozycją. Bashir Assad póki co nie spełnia nic z tego, z tych warunków. Co więcej, to co mogłoby interesować Assada, to jest oczywiście wejście kapitału naftowego do zrujnowanego kraju i żeby ten kapitał, tą ruinę pomógł odbudować. Ale to pojawia się inny problem, mianowicie już Amerykanie zapowiedzieli, że nie zdejmą z Syrii tak zwanego Caesar Act, czyli embarga na jakikolwiek obrót walutowy i niewalutowy. Oczywiście wiadomo o tym, że Bashir Assad i jego ludzie mają, czy to w Dubaju, czy to też na Cyprze, czy to też w innych takich miejscach swoje aktywa finansowe i swoich ludzi, którzy przynajmniej żywią ten reżim pod względem finansowym, ale wydaje się, że ta batalia o Syrię się dopiero zaczęła. Tylko pytanie zasadnicze, czy świat arabski pod kierownictwem Mohammeda bin Salmana będzie chciał się tutaj angażować w ten konflikt z Amerykanami, już tym razem o Syrię. Wydaje mi się, że raczej nie. To znaczy tutaj zdaniem przynajmniej saudyjskich mediów i komentatorów proces negocjacji z Assadem dopiero się rozpoczął. To znaczy to, że Assad będzie musiał właśnie poprzez te wyciągnięcie ręki, poprzez wprowadzenie do salonu świata arabskiego rozpocząć pewne procesy, które ostatecznie by doprowadziły przynajmniej do jakiego zakończenia kryzysu i do uregulowania tych najważniejszych spraw, moim zdaniem na chwilę obecną wydaje się bardzo nawet i naiwne. To znaczy Assad uzyskał wszystko to, co chciał. Tak właściwie jest taką formą rosyjskiego konia trojańskiego w świecie arabskim w chwili obecnej, rosyjskiego i irańskiego notabene. Oczywiście reset saudyjsko-irański przebiega, ale widać, że trochę on już trochę już hamuje, jeśli chodzi o wydarzenia regionalne, to znaczy termin na otworzenie ambasad już minął, tych ambasad dalej nie ma. Tak jakby miesiąc miodowy, albo raczej 2 miesiące miodowe powoli się kończą i zaczynają się schody. Oczywiście tym bardzo poważnym schodem jest Bashir Assad osobiście, któremu z przyczyn chociażby obiektywnych nie do końca musi zależeć na tym, żeby otworzyć swój kraj na zewnętrzne wpływy. Zresztą to jest w chwili obecnej niemożliwe. Tak właściwie można powiedzieć, że Arabowie nic nie zyskując dali wszystkie talie w kart Assadowi, który tak właściwie teraz będzie spokojnie próbował odbudowywać jakąś pozycję w regionie i czerpać korzyści tak właśnie na tyle, na ile się da. A te możliwości są bardzo skromne, ale wystarczające, jeśli chodzi o pozycję Assada. Tutaj ważne jest to, że świat arabski w pewien sposób grzmi na to, co się wczoraj w Jeddah wydarzyło. To znaczy, oczywiście świat arabski w chwili obecnej jest tak jakby podzielony na tych, co mogą krytykować Arabię Saudyjską i tych, co nie mogą krytykować Arabii Saudyjskiej. Ta część Bliskiego Wschodu, która może krytykować Arabię Saudyjską, wręcz nie zostawia suchej nitki na Mohammedzie bin Salmanie za wczorajszy szczyt. Tutaj też istotne jest to, że emir Kataru Al-Thani opuścił obrady zanim Bashir Assad został dopuszczony do głosu. To akurat też jest symboliczne. Też nie było kilku ważnych figur, na przykład nie było też prezydenta Emiratów Arabskich, Ahmeda Ben-Zieda, był jego brat, Sheikh Mansour, właściciel Steru City, czyli akurat to nie jest tak, że wszyscy w regionie podzielają tak jakby tą wizję współpracy z Assadem w chwili obecnej. Jest to dość duże zdystansowanie w wielu ośrodkach i sprawa będzie rozwojowa, ale moim zdaniem tutaj jest to bardzo, abstrahując od tego, czy to nie jest błąd polityczny, techniczny, na który bezpośrednio będzie tutaj odpowiedzialność weźmie na siebie Riyad, ale problemem moim zdaniem jest, jeszcze jeden i to bardzo poważny, to znaczy Asad, który nie ponosi żadnych konsekwencji za swoje zbrodnie, a przypominam 500-600 tysięcy ludzi nawet mogło zginąć w wyniku wojny domowej, mówi się o setkach tysięcy aresztowanych, oczywiście o milionach uchodźców z tego kraju, o ruinie tak właściwie dużej przestrzeni tego Syrii. Problem na pewno jest to, że powstanie pewnego rodzaju precedens, to znaczy po pierwsze, że każda kolejna wojna domowa, czy to też wojna pomiędzy krajami, no może przybrać bardzo, ale to bardzo brutalnego tak jakby charakteru w związku z tym, że skoro Asadowi można było, no to dlaczego w przypadku w przyszłości XY po prostu nie będzie mógł się posłużyć tą samą metodologią i tak samo się tutaj po prostu utopić albo topić pewne kwestie polityczne we krwi. No i też przede wszystkim też chodzi o to, że kwestia moralności, to znaczy, co prawda tutaj sprawa moralności i wojna to jest akurat zawsze dość mocno kontrowersyjne, to akurat Europejczycy uwielbiają na ten temat zawsze dyskutować, na Bliskim Wschodzie raczej na ten temat nie dyskutuje, no ale jednak Asad przekroczył wszelkie granice, nawet i uznawanej przyzwoitości przez autorytarne albo też monarchiczne rządy w tym regionie. No i pozostaje teraz sprawa taka, że no skoro ta kultura, nazwijmy to władzy, albo też ta kultura utrzymywania się przy tej władzy osiągnęła takie apogeum, no to po prostu możemy się spodziewać tego, że ten region trochę może zdziczeć przez to, że będzie przyzwolenie, albo raczej będzie taki kazus, na który się później wszyscy będą powoływali, jeżeli powstaną problemy, czy to w Egipcie, a Egipt jest kolejny, który akurat bardzo, bardzo ma zawiłą sytuację wewnętrzną, czy to w Libii, czy to w Algierii, też akurat Algieria jest takim poważnym przeciwnikiem całego tego resetu z Syrią, ale to jest troszeczkę z innych powodów. Dlatego też wydaje się, że oczywiście Zatoka Perska musiała coś podjąć, jakieś działania i trzeba ich pochwalić za to, że jednak Faisal bin Farhan, saudyjski minister spraw zagranicznych, odwiedził Damaszek, że cały ten proces został rozpoczęty i napoczęty i że akurat on trwał, ale czy dynamika tego procesu nie jest zbyt szybka? Mi się wydaje, że może być zbyt szybka. No i też przede wszystkim chodzi o to, że w dalszym ciągu nie wiadomo za bardzo, w jaki sposób świat arabski mógłby wpływać na Asada. To znaczy, mówiąc bardzo tak brutalnie, no Syria już jest zbombardowana z każdej z możliwych ze stron. Tutaj Izrael permanentnie tak właściwie dokonuje różnych nalotów na ten kraj. Nawet jeżeli się otworzą wszystkie ambasady w Damaszku, jak i też syryjska dyplomacja otworzy ambasady w świecie arabskim, no to jednak nie będzie tego podstawowego argumentu pod tytułem środki finansowe, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, Amerykanie nie zamierzają ściągać embarga z Syrii, czyli de facto pojawi się obecność biznesu z krajów naftowych, no ale ten biznes nie będzie mógł legalnie się rozwijać, a jak się nie będzie legalnie mógł rozwijać, no to wiemy o tym, powstanie coś, czyli tak zwana szara strefa, no i będą działania, tak jakby konflikt z Amerykanami w pewien sposób będzie przychodził przez Syrię, to znaczy konflikt Zatoki Perskiej będzie przychodził przez Syrię. To jest absolutnie w ogóle niepotrzebne i zobaczymy, jakie będą kolejne kroki, jeśli chodzi o nie tylko reset saudyjsko-irański, czy on tak właściwie wyjdzie poza jakieś ramy, które w chwili obecnej są, czy raczej tutaj akurat to Syria będzie tym pierwszą boleścią, która tak właściwie oznajmi to, że jednak ten reset no będzie po prostu się zatrzyma na kwestii syryjskiej i tyle dalej będzie z tego układu, a jest bardzo duże ryzyko tego, ponieważ jeżeli oczywiście Arabii Saudyjskiej zależy na Syrii z przyczyn praktycznie obiektywnej, no Syria to jest matecznik świata arabskiego, matecznik świata sunnickiego, Damaszek to jest stolica kalifatu Umejadów, to są bardzo ważne, tematy historyczne, no ale żeby tutaj z perspektywy Iranu Syria jest o wiele bardziej ważniejsza, no bo bez Syrii nie ma całego projektu imperialnego, a ten układ z Saudami to właściwie wcale nawet nie nie ma żadnego nacisku na to, żeby Irańczycy mieli się wycofywać ze swoich pozycji. Tak więc ta wizyta Bashira al-Assada w Jeddah na szczycie Ligi Arabskiej może być błędem, albo raczej jest błędem, który to najbliższa przyszłość będzie pokazywała, że raczej ten błąd będzie ślepa uliczka. Oczywiście tutaj też nie można zapominać o tym, że przyjazd Asada był jako trochę związany z przyjazdem prezydenta Żeleńskiego, to znaczy przyjazd prezydenta Żeleńskiego ocieplił wizerunek tego szczytu, ocieplił też Hameda bin Salmana i też dyplomację Arabii Saudyjskiej, która pokazała to, ten przyjazd pokazał to, że Arabia Saudyjska jest bardzo ważnym czynnikiem polityki międzynarodowej i ponadregionalnej. Natomiast Asad jest taką ilustracją tego, że jednak te problemy na Bliskim Wschodzie są tak zawiłe i tak skomplikowane, że można liczyć się z tym, że jakieś zęby będą połamane na problemie syryjskim w najbliższej przyszłości. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Paweł Rakowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.